Zawodowa armia to szansa na stabilną pracę z możliwością awansu, twierdzą żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwy. Ludzie kultury i nauki tworzą Radę Programową. Wrocław zbiera szyki w przygotowaniach do pełnienia funkcji Europejskiej Stolicy Kultury 2016. We Wrocławiu poszukiwani są opiekunowie dla rodzin z poważnymi problemami. Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na informacje. Zaczynamy od uroczystego apelu z okazji złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy Służby Przygotowawczej Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych do Narodowych Sił Rezerwy. Dla młodych żołnierzy zawodowa armia to już od kilku lat szansa na stabilną pracę z możliwością awansu zawodowego. Szkolenie rozpoczęli 16 stycznia. Od dziś po złożeniu przysięgi są pełnoprawnymi żołnierzami Służby Przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Są to żołnierze przygotowywani do wszelkiego rodzaju akcji kryzysowych, do uzupełnienia jednostek wojskowych w brakujące wakaty w okresie pokoju. Przez 4 tygodnie w koszarach Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych dla 177 elewów nie było taryfy ulgowej i nie chodziło tylko o ćwiczenie musztry. Szkolenia, wykłady, trening w polu, także z jednej strony, że tak powiem, wysiłek umysłowy, z drugiej strony wysiłek fizyczny. Dziś służba w zawodowym wojsku to dla wielu młodych ludzi ucieczka przed bezrobociem. Możliwość rozwoju, jakiejś kreatywności, uzyskania szans na większe zarobki, tak, no ale przede wszystkim właśnie ta stabilność i pewność zatrudnienia. Siostra Piotra nie ma wątpliwości, że brat dokonał dobrego wyboru. Mimo iż kończył uczelnię, która nie ma za wiele wspólnego z wojskiem. Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny. On z jednej strony chętnie lubi słuchać, z drugiej chętnie lubi tam sprawdzać się. Po prostu ciężkie rzeczy, ciężkie zadania, to jest coś dla niego. Teraz przed żołnierzami służby przygotowawczej 2 dni urlopu i kolejne 3 miesiące szkoleń. Potem egzaminy końcowe, a po nich... Przyjeżdżają panowie z różnych jednostek, proponują stanowiska zgodnie ze specjalnościami, gdzie żołnierz był szkolony. I następnie podpisujemy kontrakt na 3 lata w ramach Narodowych Sił Rezerwy. Korzyść jest obopólna. Wojsko dzięki służbie przygotowawczej uzupełnia braki kadrowe w jednostkach, a osoby, które zdecydowały się na służbę, nie muszą martwić się o swój byt. Wrocław zbiera szyki w przygotowaniach do pełnienia funkcji Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. W tym ma pomóc powołana właśnie Rada Programowa. Do Euro 2012 pozostały niespełna 4 miesiące, ale władze Wrocławia wybiegają już myślą i planami do 2016 roku, kiedy Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury. Przyjąwszy, że do Wrocławia przyjeżdża około 3 milionów turystów rocznie, my chcemy mieć w 2016 roku 2 razy tyle turystów. W realizacji takich planów ma pomóc przede wszystkim Rada Programowa do spraw Europejskiej Stolicy Kultury. W jej skład weszli znani ludzie kultury, jak reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi, czy poeta, krytyk literacki i historyk literatury Stanisław Bereś. Rada będzie kuźnią pomysłów i ciałem doradczym w przygotowaniach do 2016 roku. To są ogromne rezerwy intelektualne, to jest miasto młode, to jest miasto, które ma bardzo dużo młodej inteligencji, więc wszystkie karty są w ręku, teraz trzeba je tylko dobrze rozegrać. Do sukcesu potrzebne są jednak nie tylko pomysły, ale i pieniądze. Te szacuje się na setki milionów złotych. Dlatego pod znakiem zapytania stoi budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia. Jest pewne, że Muzeum Sztuki Współczesnej, czy też Muzeum Współczesne we Wrocławiu powstanie. Nie mogę złożyć takiej deklaracji, że na 100% do 2016 roku. Ja tak przestudiowałem sobie przed naszym zebraniem warunki, jakie spełniło miasto Lille, które było w 2004 roku Europejską Stolicą Kultury. Oni wydali na to 73 miliony euro, to jest jakieś mniej więcej 200 milionów złotych. To jest suma wyobrażalna, które miasto ze sponsorami może mieć. Instytucja, która zajmie się przygotowaniami i organizacją wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy Kultury, dopiero powstanie i to na bazie dwóch obecnych, czyli Centrum Sztuki Impart oraz Instytucji Kultury Wrocław 2016, która przygotowała zwycięską aplikację. Rozumiem, że decyzja o połączeniu naszego zespołu z Impartem ma na celu uzyskanie pewnych oszczędności. Zamiast tworzenia nowej instytucji, co jest bardzo kosztowne, dokona się połączenie, co będzie rozwiązaniem tańszym. Nowa instytucja pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 powinna powstać w ciągu kilku miesięcy. Konkurs na stanowisko jej dyrektora właśnie trwa.
A teraz pomoc rodzinom, które mają problemy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu poszukuje 20 opiekunów, którzy trafią do 100 rodzin borykających się z bezrobociem, alkoholizmem i innymi dysfunkcjami. Zdobyć zaufanie, pomóc i mobilizować do pozytywnych działań. Takie zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stawia przed asystentami rodzinnymi. Właśnie trwa nabór 20 osób, które już w marcu trafią do 100 rodzin potrzebujących pomocy. Asystent rodziny nie jest taką osobą, która ma załatwiać pewne sprawy za rodzinę. On ma jej towarzyszyć, on ma wspierać, pokazywać, uczyć. Natomiast rodzina sama ma podejmować działania w tym zakresie. Asystent będzie jej towarzyszył. Asystenci trafią głównie do rodzin z problemami alkoholowymi i wychowawczymi, wskazanymi przez pracowników terenowych MOPS-u. W ciągu 2 lat 45 asystentów rodzinnych pomogło już 180 rodzinom. Najczęściej trafiali na Śródmieście. Mieszkańcy tej części Wrocławia przyznają, że problemów tu nie brakuje. W każdej kamienicy praktycznie pijacy mieszkają i matka i ojciec. Wystarczy, teraz to tak nie widać, ale w lecie to w Tupa Parku to przecież nagminnie. Także, że tacy ludzie, no, jeżeli to się sprawdzi, no to będzie dobra sprawa. Dużo mamy patologii, tragicznie. Nawet ostatnio Magdę. Uważam, że taki program jest, tylko żeby to wypalił. Uważam, że ludzie powinni się interesować i pomagać, jeśli to jest możliwe. Poszukiwane są osoby po studiach pedagogicznych lub po specjalnych szkoleniach. Efekty ich pracy mają być widoczne już we wrześniu, po zakończeniu projektu. Jeżeli mama zauważyła swoje dzieci i zaczęła z nimi przebywać, organizować im czas, rozmawiać, chodzić na wywiadówki do szkoły, to też to jest już sukces. Jeżeli w domu cokolwiek się zmieniło, bo dziecko ma na przykład miejsce już do zabawy czy nauki, to jest już sukcesem. Asystenci rozpoczną pracę w marcu. Będą odwiedzać swoich podopiecznych 8 razy w miesiącu przez pół roku. Radni Platformy Obywatelskiej chcą powołania specjalnej komisji Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budowy zarządzania wrocławskim stadionem. Jako powód podają kilkumiesięczne opóźnienia przy realizacji inwestycji i oczywiście zmianę operatora stadionu. To nie są jeszcze ostatnie szlify na stadionie we Wrocławiu. Piłkarska arena ma być gotowa do końca marca, choć i to nie jest pewne. A zgodnie z terminem UEFA obiekt powinien być gotowy w czerwcu, ale 2011 roku. Dlatego radni PO domagają się powołania Komisji Rady Miejskiej Wrocławia, która umowa po umowie przyjrzy się realizacji inwestycji. Projekt uchwały jest już w biurze rady. Sprawa ma być omawiana na marcowej sesji. Przesuwanie kolejnych terminów oddania stadionu budzi nasz niepokój, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, są ogromne, wielkie pieniądze publiczne, za które odpowiadają urzędnicy, za które odpowiadają prezesi spółek miejskich i za które poniekąd odpowiadają radni miejscy. Radni Platformy chcą, by komisja monitorowała też sposób zarządzania stadionem. Za to odpowiedzialna będzie spółka Wrocław 2012. To spółka ma sprzedać prawa do nazwy stadionu, wynajmować loże biznesowe i zająć się komercjalizacją stadionu. Przy organizacji imprez na stadionie spółce doradzać będzie amerykańska firma SMG, ta sama, z którą gmina Wrocław renegocjowała umowę, bo zarzucała jej brak efektywności. Teraz za 10-letnią współpracę SMG dostanie od miasta 19 milionów złotych, a nie 80, jak wcześniej planowano. To już jest po jakimś czasie działalności, czyli można już ocenić efekty. Jeżeli ona rozpocznie pracę w marzec, no to akurat będzie we wrześniu, pod koniec tego roku, będziemy mieć pierwszy ogląd sprawy, jak funkcjonuje spółka, jakie popełniła błędy, czy popełniła błędy, bo może pracuje w sposób doskonały. I to o to chodzi, żeby wrocławianie po prostu wiedzieli. Radni PO chcą także, by Urząd Zamówień Publicznych sprawdził legalność i celowość zakupu 3 dodatkowych składów tramwaju Plus, za które gmina zapłaciła ponad 2 miliony złotych więcej niż za tramwaje, które kupiła kilka miesięcy wcześniej. Choć pogoda ostatnio nie zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, to ci, którzy chcą utrzymać kondycję lub popracować nad sylwetką, mają do tego okazję. Wystarczy odwiedzić siłownię lub klub fitness, by przekonać się, że chętnych do dbania o formę także zimą nie brakuje. Niby kochanego ciała nigdy nie za dużo, ale są granice, o które szczególnie dba płeć piękna. Wiosna idzie. I co w związku z tym? Trzeba schudnąć. A potem, co istotne, wypadałoby utrzymać wagę, formę i dobrą kondycję na dłużej. Jednak problem pojawia się w momencie, kiedy chęci są, ale motywacji brak.
XXI wiek funduje nam bardzo dużo chorób związanych ze zwyrodnieniami kręgosłupa, z problemami ze stawami, no i przede wszystkim właśnie z otyłością i z nadwagą. Świadomość zapadnięcia na jedną z chorób cywilizacyjnych to z pewnością dobra motywacja, więc jak już choćby z tego powodu uda się nam pojawić na siłowni, to dobrze jest zadbać o odpowiedni cykl programowy. Kobietom zależy najbardziej na redukcji tkanki tłuszczowej i celulitu z okolicy pośladków i ud. I właśnie staramy się, żeby najczęściej te programy nasze treningowe były układane pod kątem zmniejszenia obwodów w pośladkach. O te, ale i inne partie ciała warto dbać niezależnie od wieku. Tak przynajmniej z doświadczenia mówią stałe bywalczynie klubów fitness. W ogóle przychodzę, żeby mieć kondycję. Dla kondycji przychodzę. Ja już 6 lat przychodzę. Lubię te zajęcia. One pozwalają tak jak gdyby się lepiej czuć w ciągu dnia. Należy jednak pamiętać, co podkreślają specjaliści, że dbanie o kondycję to nie tylko ćwiczenia, to również odpowiednia dieta. Trzeba pamiętać o tym, że w diecie musi być dużo warzyw, dużo ryb, dużo białka, gdyż mięśnie muszą mieć się z czego regenerować. Muszą pamiętać o tym, że pijemy dużo wody. I nie ma zmiłuj, nawet gdy najdzie ochota na słodycze, to warto sięgnąć co najwyżej po słodkie, soczyste jabłko. Polecałabym raczej owoce, z tego względu, że mają też dużo witamin. Same słodycze w sobie, no, poza cukrem, nie zawierają żadnych innych składników odżywczych. Dla pań, ale i panów, którzy zdecydują się zadbać o swoją kondycję, co jakiś czas organizowane są we Wrocławiu różne bezpłatne zajęcia. Szereg zajęć ruchowych przez właśnie zajęcia fitness, zajęcia na siłowni, jazdę na rowerze, bieganie, pływanie, także zakres, asortyment tych zajęć jest bardzo szeroki. Każdy może wybrać coś odpowiedniego dla siebie. Kolejne bezpłatne zajęcia na siłowni lub fitness planowane są już na marzec. A teraz zaproszenie na targi niezwykłości, które już w sobotę rozpoczynają się w hali stulecia. Przyjeżdżają do Wrocławia co roku i co roku przyciągają tłumy. W weekend halę stulecia opanują bioenergoterapeuci, wróżbici, specjaliści od ziołolecznictwa, zdrowej żywności oraz feng shui. W sumie ponad 100 wystawców z Polski i zagranicy. Zapraszam oczywiście jak największą ilość osób. Hala stulecia pomieści nawet do 10 tysięcy osób, ale średnio jest to kilka tysięcy przez 2 dni trwania targów. Wrocławskie spotkania niezwykłości rozpoczną się w hali stulecia w sobotę. Potrwają do niedzieli do godziny 18. A przed nami skrót pozostałych informacji dnia. Amfetamina, substancje zawierające jej pochodne, marihuana i tabletki ekstazy. Z tych środków odurzających można było otrzymać ponad 1300 porcji. Znaleziono je w jednym z mieszkań na Psimpolu. Część z narkotyków rozprowadzana była we wrocławskich lokalach rozrywkowych. Dilerzy, 2 mężczyzn na 3 miesiące trafiło do aresztu. Trzeci, którego policjanci złapali na gorącym uczynku w trakcie kupowania marihuany, dostał dozór policyjny. Za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat więzienia, za handel do 8 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek mija termin, do którego studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego, a także tegoroczni absolwenci uczelni mogą się zgłaszać do organizacji ISEC, by jako lider poprowadzić swój projekt i zdobyć doświadczenie w zarządzaniu zespołem, organizacji szkoleń i współpracy międzynarodowej. Będą też mogli doskonalić umiejętności posługiwania się językiem obcym. Projekty mogą dotyczyć m.in. edukacji międzykulturowej, technologii informacyjnych czy zarządzania. Szkolenia dla liderów i uczestników są bezpłatne. Rozpoczną się w marcu. Czerwone, żółte, a może czarne, ale wszystkie miałyby być w jednym kolorze. Wrocławscy urzędnicy wpadli na pomysł, by taksówki wzorem tych nowojorskich czy londyńskich były jednobarwne. To ich zdaniem pomogłoby wyeliminować nielegalne taksówki i byłoby charakterystycznym punktem turystycznym Wrocławia. Sceptycznie do pomysłu podchodzą taksówkarze, bo przemalowanie samochodu kosztuje 4000 zł, a to dla kierowców bardzo wysoka kwota. My w ten sposób kończymy informacje. Kolejne w sobotę o poranku o godzinie 8 i w poniedziałek główne wydanie naszego serwisu o 17.30. Za chwilę więcej informacji o pogodzie, po nich sport. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.